To jest moja piękna krowa i będę ją doił. W sumie będę doił dużo więcej krów. Zobaczcie, normalnie mleko wypuszcza, dawaj. Dawaj mleka jeszcze więcej. O, wyleciało, patrzcie ile mam teraz mleka. Co tu się dzieje? 51 szklanek mleka wydoiłem. I teraz mogę te mleko dać tu. I całe mleko się przelało. Aha, i teraz przelewa się do tej maszyny i dostaję hajs. Czyli dostaję dolara za szklankę mleka. Teraz mogę kupić kolejną krowę, mam już dwie i mam coraz więcej mleka. A potem zobaczcie na to. 6 zwykłych krów, to jedna czekoladowa. Potem jest truskawkowa, srebrna, złota, szmaragdowa, rubinowa i diamentowa. Im lepsze mamy krowy, tym więcej bonusu dostajemy. Autokolektor raczej na razie nie potrzebuję. Autoproces i tak dalej też chyba nie. Ale podwójny cash bardzo bym chętnie sobie przyjął, więc dwa razy cash jak najbardziej. Za 200 robuxów kupione. Zobaczcie, potem można w ogóle 500... Ej, wyrała mi z tym. Za 500 robuxów można za 1500 robuxów można kupić 500 krów. Jakie to musi być wtedy wysokie. O, gościu ma tam czekoladową krowę. No dobra, zbieram kolejne szklany. Tam już się wszystko przetworzyło. Mogę kupić kolejną krowę. Następna za 60. A potrzebuję mieć 6 na czekoladową, okej. Ale teraz przynajmniej będę hajs razy 2 dostawał, więc jest git. Więc czekam, aż dostanę 60 dolców. O, jak będę sobie tutaj stał, to będę cały czas dostał. Jest 64 krowa. O tak, piękne 4 krowy, które dają mi bardzo dużo mleka. I będę bogaty dzięki nim. O, w sumie sprzedaż razy 3 mogę sobie kupić. O, właśnie, za 99 robuxów to na pewno jest spoko opcja. Jocie, ile tu już jest mleka. Ile tu jest w ogóle szklanek? 40 szklanek, co jest? Jak to szybko się teraz będzie sprzedawać? Dobra, daję 48. Ale i tak, no, aha, sprzedaje się bardzo szybko, dobra, jest super. Tylko stąd się przetwarza wolniej, ale to nic. 80 jest, kolejna krowa, mam już 5 krów. Czyli jeszcze trochę i będę miał 6. Za 100 dolarów jest 6. Więc to już teraz, nastąpi ten czas i mam 100 dolarów. Dobra, dawaj kolejną krowę, jest. Mam 6 krów już i teraz mogę zrobić czekoladową. Czyli teraz takie 6 krów daje mi 6 szklanek mleka. A jeżeli pójdziemy na upgrade, uwaga, jest czekoladowa jedna krowa. I ile to daje? Ile to daje? 8 szklanek teraz daje. 8 szklanek mleka. Tylko to niestety bardziej wygląda... No zobaczcie na to. To bardziej wygląda jak wiadro z kupą, a nie mlekiem. To nie kojarzy mi się z czekoladą. To mi się kojarzy z kupą. Ale za to zobaczcie, ile teraz szklanek mleka. Co tu się dzieje? No bogactwo się zbliża. Teraz mogę kupić kolejną krowę i jeszcze jedną. Pięknie. Zaraz będę miał dwie czekoladowe. No dobra, trzeba zbierać kolejne mleka i czekoladowe i te zwykłe. Wszystko tutaj dawać do procesowania, do przetwarzania. Właśnie tutaj wlewa się mleko. Z mleko się wylewa tu i tu jest sprzedawane. Więc mam już 346 dolarów. Mam hajs razy 2. Cyk, kupuję. Ze 180 kolejną krowę. Jeszcze tylko dwie krowy i będę miał kolejną czekoladową. Czyli jest git. Normalnie możemy tutaj zacząć zbierać i coraz szybciej zarabiać. Na szczęście jest sprint. Biegamy ze sprintem. Sprzedaję kolejne. I teraz kolejna krowa jest za 200 dolców. Drogo, drogo. No ale cóż, no nie mam wyjścia, trzeba to robić. Proces, kolejna, oj, total. Czyli normalnie mam 10 krów już i 634 szklanki mleka sprzedałem, wow. Ale już zarobiłem na kolejną krowę, teraz za 220, więc ostatnią krowę mi brakuje, żeby mieć już dwie czekoladowe. No dawaj, dawaj, sprzedawaj. Jest 220 dolców, pięknie. Mam 6 zwykłych krów, idziemy na upgrade i mam dwie czekoladowe, pięknie. Przydałoby się teraz ten proces speed ulepszyć, o nie, po 60, jak to już drogo jest, czemu tak? Ale teraz będzie się szybciej właśnie przetwarzało mleko i niestety szybciej się nie sprzedaje. Ale i tak się sprzedaje razy 3, więc jest git. To dawaj, plus 1, plus 2, plus 3. O, i jeszcze czwóreczkę, proszę bardzo. Teraz będzie się szybciej sprzedawać, jest git. Zobaczcie jak leci, po 15 naraz. Jest dobrze, jest dobrze. Więc teraz rzeczywiście zacznie się to szybciej przetwarzać wszystko. Proces też jest bardzo szybciutki, więc jest git. No i teraz tak, kolejna krowa... Proszę bardzo, są już 3. Teraz 4. No dobra, może by tak spróbować sobie najpierw kupić 10 krów. O, kupię sobie 10 krów i zobaczymy, co z tego będę mógł zrobić. Ło, powinienem mieć na 100% kilka czekoladowych. Tak, są 4 czekoladowe, czyli teraz muszę dozbierać jeszcze tylko 4 zwykłe krowy i będę miał wtedy 5 czekoladowych i będę mógł zrobić jedną truskawkową. Będzie git. Zobaczcie, ile mleka. 250 mleka tu było przed chwilą. 520 za kolejną krowę. Grubo. Troszkę drogo, ale damy
damy radę. Zobaczmy, jak to się sprzedaje i przetwarza. Nie no, bardzo szybko. Przetwarzanie jest bardzo szybkie na razie, więc wydaje mi się, że nie trzeba już tego ulepszać jeszcze bardziej. Ja już to kolejne 100 szklanek mleka, więc za chwilę w końcu zrobię tą truskawkową krowę. Okej, kolejna krowa. No i jeszcze tylko 3, czyli jakieś 1500 dolarów. Może trochę więcej. Czwarta krowa. Teraz będzie już piąta. Trochę tutaj też poulepszam. To teraz to już będzie się tak szybko przetwarzało. Patrzcie na to, co się teraz dzieje. Idzie ponad 100 szklanek i zobaczcie, no szybciutko to wszystko leci. To się od razu sprzedaje. Jest, pięknie. I teraz prawie 200 szklanek mleka tu. 200 mam, no nie wierzę. No dobra, 200 szklanek mleka uzbierane. Zaraz trzeba kupić kolejną krowę, bo tu są 4. A nie, jednak już 5, więc teraz będzie 6. Dobra, mamy 6, więc teraz upgrade. I jest truskawkowa. I ona zamiast 40 dawa to daje 45 szklanek mleka. No pięknie. No dobra, kupmy sobie autokolektor i autoproces. Niech to wszystko mi się tutaj usprawni. Więc tak, autokolektor jest. Okej, teraz wszystko będzie się samo zbierało mleko. Pięknie. Teraz autoproces też będzie chyba samo się tutaj przetwarzało. Tak, zobaczcie, samo leci automatycznie. Pięknie, o to chodzi. No i git teraz jest. Zobaczcie. Sama kasa wpada normalnie. Jest gitara. Na razie z tego co widzę, to i tak to się szybciej przetwarza, niż ja w ogóle zarabiam, więc trzeba dokupić kolejne krowy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, proszę bardzo. Ale wydaje mi się, że to i tak za mało, więc może spróbujmy sobie kupić na początek plus 50 krów. Zobaczymy, co wyjdzie z 50 krów, bo w sumie nie jestem pewien. Dobra, pierwsze 50 krów. Wow, jak wysoko, a szkoda, że tam się chyba wejść nie da. Da się wejść wyżej? Ulala, patrzcie, 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 parkour. No tu nie ma drabiny, no, to jest oszustwo. Da się wskakiwać o tak jakoś, o matko. O nie, przecież ja tam będę godzinę wchodził. Damy radę, damy radę. Jest! A tam na dach da się wskoczyć? Nie, nie da się na ten dach niestety. Ale zobaczcie, ile tego spada w ogóle. Ile tego mleka tu leci. Więc ja w sumie, zobaczmy, czy jakby, zróbmy sobie upgrade. I co teraz z tego wyleci? Dwie! Dwie truskawkowe już i za chwilę będzie trzecia truskawkowa. Więc tak właściwie mogę już tu kupić kolejną krowę. Teraz jeszcze jedną krowę i zostały 4 krowy do truskawkowej. Trzeba na pewno ulepszyć proces sprzedaży plus 10. No, teraz szybciej wyrabia, jest dobrze. Te przetwarzanie też będzie trzeba plus 10 kupić za 200. O, proszę bardzo, jest git. Teraz będzie szybciej się wyrabiało, jest dobrze. No i ja tu nie mogę zarobić na kolejną krowę, no. To nie jest takie proste. Okej, jest trzecia krowa, to jeszcze 3. One są teraz po 1700. I pomimo tego, że ja mam hajs razy 2 i wszystkie game passy, to i tak nie jest tak lekko. Okej, teraz mogę kupić już czwartą krowę. Jeszcze dwie. Czyli jeszcze dwie, nie. Tak, jeszcze dwie zwykłe krowy i będę miał trzecią truskawkową, ale 4 truskawkowe potrzebne mi są, żeby zrobić srebrną. No dobra, no to chyba trzeba kupić po prostu plus 50. Nie ma co się cackać. A za chwilę może i kupię nawet plus 500, także zobaczymy. Okej, mam 50 kolejnych krów i teraz robimy upgrade. Jest! Mam silvera! Pięknie, jest srebrna krowa. Ile ona daje? Ej, halo, daj mi mleko. Co się stało? Co się stało z grą? Zepsuła się gra. No nie. O, jak się przelogowałem, to już odlagowało. Czyli 190 mleka teraz takie jedno daje. 190 szklanek, taka srebrna. Pięknie. No i to jest mocarna krowa. Zobaczmy, ile krów. Ja mam teraz 138 krów. Zobaczmy topkę. Total krowy. Co? 64 tysiące krów ktoś miał? A top 100 ma 5 tysięcy krów? Jak to możliwe? Nie, no nie wierzę. Dobra, zobaczmy, jak to będzie szło. Kupuję 500 krów. Ile jest w jednym rzędzie? Uwaga, kupuję, uwaga. I co teraz się wydarzy? Joko, wysoka wieża. Nie wierzę, w co widzę teraz. Czyli w jednym rzędzie jest 2, 4, 6, 8, 10 krów. Czyli tu jest 50 pięter teraz. O matko. Da się tam wskoczyć? Na pewno się da. Tylko trzeba być dobrym parkurowcem. Trzeba być mistrzem obbiarzem. A ja nie wiem, czy ja jestem. I co tak 50 pięter, jakbym chciał na samą górę? Nie, o nie. Jeszcze spadłem. Nie, ja się... Nie chcę tam wchodzić. Dobra, kupmy to jeszcze raz za kolejne 1500 robuxów. Ja chcę to zobaczyć, co się z tym wydarzy teraz. Uwaga, uwaga, uwaga i...
Wow! Czyli teraz mamy 100 pięter. Jakie to jest wysokie? Ja się dziwię, że ta gra nie laguje. O nie, tu mam 7000, 8000 mleka już. No dobra, no to trzeba na pewno kupić to. I trzeba kupić to, żeby to się szybciej sprzedawało. No bo to przecież teraz jest porażka. 6000, znowu processing. Oj, teraz już chyba jest szybciej się trochę. O nie, dalej stoi w miejscu. No trudno. Kolejna krowa jest za 22 tysiące. Nie wierzę. Czemu to jest takie drogie? Ja cię kręcę. Ale czemu ta gra nie laguje w ogóle? To nie, kupuję to ostatni raz. Kupuję to ostatni raz. Ja chcę iść 1500 krów w tym momencie. To o matko. 150 pięter i to nie laguje. Ta gra nie laguje. Ja nie wiem, jak to jest zrobione w ogóle. Nie, no nie ma szans, że tam wskoczę. To jest nie do wykonania. Chociaż może. Uwaga, trzymajcie kciuki. Muszę wskoczyć tak tylko 150 razy. Jeżeli chociaż raz się pomylę i źle zeskoczę, to spadnę na sam dół. Ale ja chcę zobaczyć, jak to jest wysoko. Dobra, zrobię to, widzowie, zrobię to. Muszę się wspiąć na samą górę. Muszę wskoczyć na 150 piętro z krowami. Patrzcie, jaki speed. Co się dzieje? Co się dzieje teraz? Jak ja skaczę? Jestem nie do powstrzymania normalnie. Ciekawe, czy ja jestem chociaż w połowie drogi. Nie! O matko, prawie spadłem. Matko jedyna, przecież ja będę szedł tam, skakał i skakał, no. Po co ja sobie to wymyśliłem? Ale no trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że nawet jeszcze w połowie nie jestem. No dobra, skaczemy dalej. Tak jak mówiłem, ponad 150 skoków mnie czeka ogólnie. Nie! Nie! Nie, no zobaczcie, ile pięter spadłem. O, patrzcie, znowu spadł. No nie, no nie da się tam wskoczyć, no. Teraz się coś blokuje i nie da się tam wskakiwać. O co chodzi? Dobra, próbuję tu już wskoczyć, nie wiem ile czasu. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Ja jestem dopiero tutaj. Czyli nawet w połowie nie jestem. Nie da się tu wskoczyć. To jest jakaś męczarnia po prostu. Raz wychodzi, raz nie wychodzi. Nagle przyjdzie moment, że zaczynam spadać. Ja nie wiem. A teraz mi akurat wychodzi. Jak zacząłem narzekać, to teraz mi wychodzi. Morał jest prosty. Trzeba dużo narzekać. Oj, oj, jak nie lubię tej gry. Ojej, oj, oj. Źle się skacze, strasznie się skacze. Ty, no i rzeczywiście, teraz wychodziło. Ale to jest dalej, jeszcze nie wierzę. Dobra, mam to gdzieś. Nie, spadłem. A tam ile jest? 82 tysiące mleka. I 13 tysięcy mlek czeka na sprzedaż. Okej. Robimy upgrade. Zobaczmy, jaka krowa wyjdzie. Emerald. Zielona krowa. Szmaragdowa zielona krowa mi wyszła, która daje 1900 mleka. Czyli teraz trzeba by to kupić kilka razy, ten proces. Tak samo sprzedaż razy kilka, żeby, nie wiem, cały czas się sprzedawało. Ale to i tak za mało, bo tu już było 99 tysięcy, a jest 100 tysięcy. A 16 tysięcy mlek czeka na sprzedaż. Trochę poupgrade'owałem, czyli mam 158 sprzedaży już, prędkość sprzedaży, ale i tak jest. Tu czeka 15 tysięcy. No i w końcu już sprzedaje się szybciej niż przetwarza, ale w przetwarzaniu jest ponad 130 tysięcy i to ciągle rośnie. A w statystykach mam dopiero 1638 krów, ale za to wydoiłem je ponad 267 tysięcy razy. Krowa jedna kosztuje mnie następna 32 tysiące. Już mnie na kolejną nie stać, więc ta gra jest naprawdę hardkorowa. Ja nie mam pojęcia, ile gościu musiał grać, żeby 64 tysiące krów rozkminić. Jak to jest możliwe? Możliwe, to ja nie wiem, ale ja na razie wymiękam. 300 tysięcy wydojonych szklanek mleka mi wystarcza, więc dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!